Biorąc pod uwagę, gdzie mnie spotkacie, to zapewne domyśliliście się, jak wspaniale mogło mi pójść przeciwko Memalew. Powiedzieć, że poszło mi źle, to jak nic nie powiedzieć. Dlatego teraz po prostu skupię się na tym, żeby znaleźć jakiekolwiek wyjście. Więcej trzęsień! Wszędzie trzęsienia po prostu. Teraz skupię się na tym, żeby znaleźć jakiekolwiek sensowne wyjście stąd. A później zacznę się martwić o wszystko inne. Przede wszystkim będę potrzebował jeszcze przynajmniej z jakichś 4 czy 5 poziomów. Najprawdopodobniej nie będę grindował na wizji. Tak samo jak zawsze nie pokazuję, jak pracuje demony, bo to zawsze tak sobie schodzi. A skoro już mowa o grindowaniu. I raczej spora część pojęci też będzie do zmiany. Niekoniecznie całkiem do zmiany. Hanumana zawsze mogę ulepszyć, chociaż nie jestem pewien, czy Heimdall to będzie specjalnie lepsza opcja. Też jak będę musiał się poważnie zastanowić, co z tym zrobić. Na pewno moje obecne poziomy są niewystarczające, tyle mogę powiedzieć już w tej chwili. SMT to seria, gdzie różnica poziomów jest naprawdę odczuwalna, więc... To nie jest tak, że mogę sobie tak po prostu powiedzieć, że mam niższy poziom, ale poradzę sobie... Zamiast to lub to. Gdyby jeszcze Memalew nie miała bardzo irytującego zwyczaju zajmowania buff tule po tym, jak się zostaną na nią rzucone, to jeszcze mógłby się na tym zastanowić. Więcej trzęsień ziemi! Jeżeli mnie pamięć nie myli, to gdzieś na tym piętrze... To nie było leczenie? Gdzieś albo na tym piętrze, albo piętro niżej jest możliwość cofnięcia się windą i ogarnięcia sobie przy okazji windy z powrotem tutaj, tak żebyśmy nie mieli zbyt daleko do cofania się. Czego bardzo chętnie bym skorzystał, bo cofanie się tutaj całą tą drogę jest dosyć frustrujące. Doskonale. A tu jest, tak myślałem. Opa, to teraz którędy? Z tego co kojarzę, trzeba było iść. To już na pewno nie tędy. Muszę iść dookoła, goddammit. Wydaje mi się, że trzeba było iść przez Face TV, żeby to odblokować. Dlatego zaraz tam będę. Zastanawiam się, czy nadużywanie jihadu będzie lekko przesadą, czy nie. Jihad to najpotężniejszy czar w grze, który jednocześnie zmniejsza statystyki, więc działa jak automatyczny debilitate. Więc posiadanie go byłoby naprawdę sporą korzyścią. Tylko się zastanawiam, czy na pewno chcę to robić. Bo wybór. Naprawdę, albo będę go używał, albo nie. Nie jest tak, że jest absolutnie konieczne, żeby wygrać. Pomaga, wiadomo, no bo... Jak może coś nie pomagać, ale... Czasami mam wrażenie, że to jest po prostu zbyt tanie, ale... Nie jestem pewien, czy jestem w pozycji, żeby mówić o czymś, że jest zbyt tanie. Naprawdę. Face shift'cie! Ja chcę do B. Kiedy ja się nauczę? Ty B. No dobra, to teraz tak. Potrzebuję dojść do tamtych drzwi. Jeszcze nie wiem jak. Przy okazji zgarnąłbym tą skrzynkę, skoro już tu jest. O, fafnie. Dawno żeśmy się nie widzieli. A...
przydałoby się. Coś, co dobrze działa na Fafnira, ale po co. Swoją drogą, czy ktoś z was powiedziałby, że Fafnir to smog? Tak patrząc na niego? Bo ja na pewno nie. Może bije ekstra do dziki schod wysyłem, to już inna sprawa. Ej, 66 granta, chcesz mieć, utop się. Nie dam ci zmieniać takich użytecznych skinni. Skrzynka? Kryczaka. I przy okazji przejście. Czyli dokładnie to, czego potrzebowałem. Revival Core. O, winda, dokładnie. No to tu przybyłem. Na pierwsze? Jeszcze lepiej. Wyjście? Jestem w niebie. Znaczy, jak mam już w miarę rozsądny powrót zapewniony, przynajmniej tyle dobrze. Chcecie zobaczyć, jak bardzo Megidola boli? Kurczę, chyba nie zdążycie. Ja tak ucichę nadzieję. Że mógł potem mówić, jakim to idiotą jestem. O tak, to było dokładnie moje marzenie. Dobra, zapis. I mówię, teraz trochę będę musiał grindować raczej poza ekranem. I pomyślę, co mogę zrobić z demonami, bo na pewno coś muszę zrobić, question hits. A tak czas trzymajcie po. Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii z Game Shimmy Game Tensei Saint Jelly. Całe grindowanie, które miałem wykonać, już zostało zrobione na całe szczęście. Moja ekipa jest trochę inna niż można by się spodziewać, ponieważ mam demony każdego elementu. Spowodowane jest to głównie tym, że Memalew nie ma jako tako żadnych słabości. Przynajmniej w początkowych fazach walki, więc tak naprawdę nie ma sensu mieć całej ekipy złożonej z demonów konkretnego elementu. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że... Tędy nie przejdę? A wejść to nie tędy. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że... Nie można... Tfu. Co ja mówię? Biorąc pod uwagę, że Malef ma specyficzny atak, który... Cofa wszystkie demony danego elementu do naszej demoniki. Co jest naprawdę dość irytujące, jeżeli mam na przykład 2 albo 3 demony tego samego elementu. Na przykład gdybyśmy mieli 3 demony neutralne, to zostalibyśmy z sangiem bohaterem na polu bitwy. Czego wolelibyśmy chyba uniknąć. Zapyta się, po co tu jeszcze jestem? Odpowiedź jest prosta. Przedłem po formy. Krótka forma. Ravenstone. Zidentyfikowana jako rzadka forma. Jedna z dwóch, na których mi zależy. Jeżeli komu zależy, to może sobie daje pozwiedzać. Aczkolwiek tutaj już jak tak nic nie ma. Jedne, co możemy spotkać, to te cholerne demony, z którymi wolałbym się nie używać dłużej niż jest absolutnie konieczne. Poziom też już mam w miarę wystarczający. Robiłem sobie pełne podejście i ta ekipa daje sobie radę. Więc raczej nie musicie się obawiać, że pójdę do walki i będę musiał powtarzać jakieś 3-4 razy. Znaczy, może się tak stać oczywiście, ale to będzie bardziej wynikało z tego, że RNG bardzo lubi mnie nie lubić. Dobra. To jeszcze to i potrzebuję przejść na piętro... Może mnie wkładać? Potrzebujesz przejść na piętro... Trzecie? Trzecie. Zastanawiam się, czy nie szybciej będzie po prostu... Zjechać windą. To gdzie będzie winda, kto jedzie na trzecie? To jest ta? Tak, to jest ta. Dobrze, mówię, trzecie czy na czwarte? Na czwarte.
walce albo na piąte wręcz? Ach, na piąte. Czyli chyba nie potrzebnie się wracałem. Okej, ja bym poszedł na szóste i wrócił tutaj. Bo tutaj jest winda teoretycznie. Tylko czy to jest ta sama winda? Tak, to jest sama winda, to mogę tu jechać na czwarte. Doskonale. Nie będzie aż tak to, jak myślałem. Kablekany chcę zostawić, spokojnie, niech uciekają ode mnie. Dobra. Chciałem zjechać na czwarte. Zresztą wielkiego po prostu nie ma. I teraz musimy przejść praktycznie całe to piętro niestety. Kawałek tu jest, ale to trochę bardziej moja wina, że wcześniej tego nie zrobiłem. Przy okazji stołek i push, nie boję się aż tak bardzo ani miseczów, więc mogę po prostu na nie rzucać ile będzie. Może jest to dosyć kosztowne, jeżeli chodzi o manę, ale... A idealnie sprawdza się świetnie. Jest on silniejszy niż jakkolwiek nawet zampowany czar żywiołowy, więc nie widzę po to, żeby używać nawet Tisagionu, który teoretycznie jest silniejszy niż Airdyne, ale wciąż słabszy niż Magdalon. A są jeszcze silniejsze czary Almighty w tej grze, do których na razie niestety nie ma dostępu. Dobra, teraz... też do Magdalon... Magdalon... Najbardziej martwię się, jeżeli już dojdzie do walki z Malem, do tego, że po prostu będę miał pecha. Bo jest to możliwe, że przegram tą walkę nie dlatego, że coś źle wymyślę, tylko dlatego, że będę miał zwyczajną dawkę nieszczęścia. Dobra, teraz tak, tutaj i tędy. Forma jest. Wchodzimy na górę. Aha. Trzy razy list. Ucieknę. I teraz trzeba przejść tędy. Trzeba zgadzać tą falę. Plus co Gumanji. Mam dwie rzadkie formy, które pozwolą nam zrobić jeszcze dwie aplikacje. Nie jestem pewien, czy czegoś nie pominę w tym momencie. Aczkolwiek wydaje mi się, że to powinno być wszystko. Zobaczymy, czegoś mi nie będzie brakować. Gdzie będzie szybciej? Ja bym poszedł tutaj... Aczkolwiek przechodzenie tego sektora. Nasz całej części sektora jest trochę męczące. Tak samo jak męczące było grindowanie tych poziomów, które musiałem bić. Zresztą miałem to jakieś 4 godziny. Pomimo, że cały czas właśnie próbowałem walczyć z przeciwnikami. Wolałbym tego nie powtarzać przez pewien czas. Nergal! Magdalon. Boom. Binda, chociaż nie. W sumie wydaje mi się, że może mi jednej rzeczy brakować, bo będę miał... Inaczej, brakuje mi jeszcze innego Noka, jeszcze innego Visualizera i jeszcze innego Enemy Search, a mam dwie formy. No bo tak, czy jak bierz to ode mnie? To luz co da nam?
da nam Enemy Search C. I będziemy mogli znaleźć przeciwników, które wcześniej spotkać nie mogliśmy. I jeszcze druga forma. Ravenstone, który da nam... Albo Visualizer, albo Unlocka. Visualizer. Visualizer C. Będziemy mogli wspierać obraz testów, których wcześniej nie mogliśmy. Dobra. A Unlock jest dopiero w New Game Plus, więc... Efektywnie mam wszystko. Zanim pójdę do Memalef, chciałbym jeszcze zrobić jedno z ciał, które tu jest, mianowicie to, które widzimy tutaj. A do tego będę potrzebował kości Vile oraz tabletu Reapera. Spotkam się z wami, jak spotkam odpowiedniego enemy searcha tego. Tak a propos, enemy searcha C możemy spotkać tak naprawdę gdziekolwiek. I wszędzie, z tego co się orientuję, są one dokładnie same, więc nie ma właśnie żadnej różnicy, czy pójdziemy do sektora Amfi, czy będziemy szukać sektora Kalorobium. Rzeczy wciąż pozostają te same. Są też stosunkowo groźne, więc radzi bym uważać, mimo wszystko. Aczkolwiek wynika to bardziej z faktu, że mają wysoki poziom niż z umiejętności, które posiadają. W większości bardzo przynajmniej. Ten miód, Jezu. Nie chcę ryzykować. Te atakuj, a ty jeszcze raz McDonald. No Garudain. To trochę bolało. On jeszcze żyje. O Boże! Czy wy widzicie to, co ja widzę? Czy też się za nim stęskniliście? Bo ja nie. Aha. Nie tylko po to przyszedłem, dlatego spotkam was przy kolejnym. Jeszcze ta piękna animacja zagarniania wszystkiego to swoją brudną ręką. Jeszcze pewnie dodatkowe tury by chciał. Ups. Dobra, nie było zaplanowane. O, chyba ma magię dolną, więc nie chcę ryzykować. Nie pamiętam z drugiej strony, czy ma jakiekolwiek słabości. Jakąś chyba miał. To nie jestem w stanie sobie przypomnieć w tej chwili. A chcę ryzykować? Mus mogę. Chodź. Mogę też nie trafić najwyraźniej. Kolejny tablet. I nowy enemy search typu C. Tym razem występuje pojedynczo. Nie ze swoimi kolegami tak jak poprzednio. Nasz ekipa de klasy Candy, McDonald, drugim Gideon. Na co trafiłem tym razem? Na coś odrobinę słabszego chyba. Bo jej zadaje więcej. Trochę ryzykuję. Postępuję w ten sposób. Kishin Tor. Nie jest tych demonów z enemy searchów, które nie wymagają od nas, żebyśmy je wcześniej spotkali. Zdążyłem wcześniej sfuzjować jednego Tora, więc... Wiem o czym mówię. Kolejny enemy search, tak. I po raz kolejny występuje samodzielnie. A co na pewno nie na to miałem narzekać. Master Candy. Zaraz Megidron. Au, to boli. Wydaje się być to silniejsze niż poprzednie. Wydaje się, Megdron. Megdron naprawdę rozwiązuje wszystkie problemy. Nie musimy się przejmować słabościami za cholerę. Au! Szkoda, Fleeting Fang to nie jest coś, co chcę obrywać zbyt często. Enigma Kangiten i ma maksymalną ilość 999 HP. I od tej pory możemy go sfuzjować, jeżeli będziemy mieli taką ochotę.
Zabawna sprawa. Jak się nawet ich nie chce, to się nagle trafiają. Upierdliwe. To to. No z drugiej strony warto z nimi walczyć tak czy jak, bo materiały, które z nich dostajemy, są naprawdę rzadkie, a są potrzebne do niektórych rzeczy. Jeżeli komuś zależy, a nie chce, bardzo nie chce na nie polować, to można też ich sfuzjować i wtedy raz na jakiś czas przy level upie dają te materiał, który z nich wypada. Ja w ten sposób dostałem przynajmniej jeden odłamek miecza czy danego miejsca. Cóż, wiedziałem, że zmiana otoczenia może im pomóc, ale nie spodziewałem się, że w ten sposób. To może być problematyczne. No, nie ma sensu rozmawiać. Głos owieczki jest niczym w obliczu dźwięku mojej trąby. Jak upadające liście. Co sprowadzi upadek? Gwiazdy, ziemia, a może świat ludzki? Śpiewaj mi głosem swej duszy, abyś mógł pobiec końcu świata. Very well then. Ja nie mam. To będzie frustrujące. Ja po prostu nagle zdałem sobie sprawę z pewnej ważnej rzeczy. Nie, odporności na instant killa. A chyba wiecie, na czym polega rola tam Petera w grach SMT. La. Plus 3, minus 3, proszę. Okej, okay, nieważne. To nie poszło aż tak źle. No może po 2 minuty wystarczy? Spróbujemy. No bo... Ach, to wciąż boli. Daj się, lecz nie... Tak dron. Też jak spodziewanie tam pytałem, ale nie goli. Ma trochę zbyt wysoki poziom, gdyby się mnie ktoś pytał, nie? Dron, wszędzie McDron. Jest strasznie wytrzymały. Otrzymałem jego trąbę najwyraźniej. Ej, dodatkowy poziom. Ej, chcę zmienić Megidolę. Masz Megidolę, więc czemu nie? No raczej dałem ci. Świetnie. Souls Hachimana. Świetnie. Co mi daje Souls Hachimana, skoro już pytanie jesteśmy? Charming Bolt, czyli same elektryczne praktycznie. Ech, nic specjalnego. Pół godziny szukania później. Czemu on tak rzadko się pojawia? Mam wrażenie, że wszystkie inne pojawiają się znacznie częściej niż on. I nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane. No, jeszcze nie tak. Fuck. Mariacham, wszelki wypadek. Cóż, to nie są obrażenia, które chciałem wiedzieć. To są obrażenia, za to które on chciał wiedzieć pewnie. To dość frustrujące. Ale... Jeszcze nie trafia. Oj. Debilitate? Na wszelki wypadek? Ja się boję o własne życie. Ja naprawdę. Ten stone wchodził z zadziwiającym. No matko boska!
cieszy? Już nieważne, ses, doskonale. Mogę też go studiować. Potrzebuję jeszcze jednej. Do zobaczenia za kolejne pół godziny. Jeszcze jeden? Co ja mogę pominąć? No. To jedyne co mi przejdzie do głowy. No zobaczymy. Coś na pewno jest już słabsze niż to, co przed chwilą spotkałem. Bo jest dużo mana w tym badku, bardzo dużo. Tak, Samel. A to nie jest to, co chciałem. No ładnie. Trzymajcie mnie, bo mnie coś zastrafi. Znalazłem w międzyczasie jakichś trzech tampiterów, którzy teoretycznie powinni być znacznie rzadsi niż tego cholernego seta. A teraz byłoby tylko nie zginąć. Powiem więcej, wypadałoby go jak najszybciej zabić. A racja, mało kraje, już go szybko zabiłem, fajnie było. Zostałem śliczniejszy, lepiej było po prostu candy, a w tym dekundę na siebie. Znaczy, odwrotnie, na niego debili Tate, a potem dekundę na siebie, tak, to chciałem powiedzieć. Obronę i tak będzie miał tę zmniejszoną. Ej, ten Infernus to oddaje. Jezu Chryste. Jestem w stanie skazać całą masę rzeczy, które mogą tu później, tak? I trochę się o nie boję. On zdecydowanie zbyt często narzuca ten stone. No okej, jakoś poszło. Dobra, materiały mam. Spotkam się z wami w laboratorium. Ta broń jest po prostu cudowna. Nie dość, że silna, to jeszcze jej pociski są po prostu niedorzecznie OP. Mówię dlatego, że Soul Mining, no ale to już inna sprawa. Amulet jako taki jest w stanie zadać nawet więcej niż w niektórych pakach mindowalnych. A będę potrzebował... Beczajno w nasz lekki padek sobie kupię. Myślę, że... Przy okazji sprawdzę coś, wiecie? Chciałbym się pozbyć paru form. Co by na to? Tego mam chyba... Stać mnie. Za tam pitera tak stanie sadą w kademy. I coś jeszcze chyba miałem? Reaperów? Reapery? Gdzie są Reapery? Reaper... Jest. Jak spróbuję tak za tego złożył podało. Czy ja chcę coś jeszcze? Chyba nie. Dobra.